Symbol dobrych praktyk projektu Kultura bez barier. Rysunek ręki, stykają się palec wskazujący i kciuk. Napis: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Mówią kolejno: Joanna Popów-Bogdoł, dyrektorka Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Iwona Nieświec, koordynatorka projektu, specjalistka do spraw promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Oraz Agnieszka Kwitowska-Tobys, uczestniczka szkoleń w projekcie. Animatorka Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Nasza instytucja zawsze stara się być otwarta na oddolne inicjatywy, na różne grupy docelowe i na różne pomysły. Uznałam jednak, że nie jesteśmy jeszcze w pełni otwarci na osoby ze szczególnymi potrzebami. Dlatego projekt Kultura bez barier był świetną okazją do tego, żeby stworzyć nową ofertę kulturalną, dostępną i przeszkolić w tym zakresie nasz zespół. Nasz projekt Sprawmy w Kulturze został skierowany do osób, do dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami w zakresie rozumienia i czucia. Projekt rozpoczęliśmy od przygotowania samych siebie, czyli pracowników instytucji kultury, do stworzenia dostępnej oferty kulturalnej. Po dwóch szkoleniach pracownicy wzięli udział w konsultacjach społecznych z przedstawicielami instytucji, szkół specjalnych, dyrektorami, nauczycielami, czyli z osobami, które mają bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą ze szczególnymi potrzebami właśnie w zakresie rozumienia i czucia. Po tym stworzyliśmy stronę internetową, nową, dostępną, wyposażoną w przedprzewodnik, w spacer wirtualny, w newsletter i po tym wszystkim zaczęliśmy merytoryczną realizację projektu, czyli warsztaty sensoryczne, plastyczne, animaloterapię, warsztaty teatralne, które odbywały się w szkole specjalnej w Zawadzkiem. Był plener malarski, były wyjazdy, były integracyjne spektakle teatralne. Całość zakończyliśmy Festiwalem Kultury Dostępnej, który podsumował tą wcześniej przygotowaną, otwartą i dostępną ofertę kulturalną. W ramach festiwalu odbył się integracyjny Dzień Dziecka na cztery łapy, teatr malowany piaskiem. A w międzyczasie bardzo istotną inicjatywą dla nas i dla naszego centrum było stworzenie sali doświadczenia sensorycznego, dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami i nie tylko. Sali, która powstała z pomieszczenia biblioteki naszej publicznej, dostępnej dla wszystkich, którzy przychodzą do biblioteki i korzystają z naszego księgozbioru. Dlaczego cały zespół powinien być zaangażowany w zapewnienie dostępności? Dlatego, że dostępności nie da się zapewnić w pojedynkę. Instytucja będzie dostępna tylko wtedy, gdy każdy pracownik na swoim stanowisku będzie pracował z zachowaniem zasad dostępności. Każdy. Osoba, która umieszcza materiały na stronie internetowej, osoba, która projektuje plakaty, osoba, która wypożycza książki i ta, która obsługuje szatnie. Tylko wtedy nasza instytucja będzie dostępna i ten projekt nam to uświadomi. Logotypy organizatorów. Lider projektu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Strategiczny partner krajowy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partner ponadnarodowy. Kubia, Centrum Kompetencji w zakresie kreatywnego starzenia się i sztuki włączającej. Pozarządowy partner krajowy. Fundacja Kultury bez Barier. Film przygotowany w ramach projektu Kultura bez Barier, realizowanego w ramach osi priorytetowej 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W ramach działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa programu operacyjnego Wiedza, edukacja, rozwój na lata 2014-2020.